tylko nie wyciągnąłem, ale widzę na nim czarną patynę. Czyli to, mam nadzieję, że to jest sreberko. Witajcie w kolejnym odcinku. Kolejne poszukiwania. Kawa już gotowa, wykrywacz spakowany. Ja udaję się do miejscowości Church Stretton. Dzisiaj pastwiska na polu u farmera. Mam nadzieję, że coś ciekawego wpadnie. Nie przedłużam za bardzo. Ruszamy w drogę. Tam wam wszystko opowiem, co i jak, jaki plan na dzisiaj. I cóż, widzimy się już na miejscu, albo jeszcze gdzieś tam po drodze. Teraz taki szybki, krótki przerywnik. Nim dotrzemy na miejsce, wybieram się do miejscowości Church Stretton w hrabstwie Shropshire. No, 66 mil, godzina 35 jazdy. Nie przedłużam, lecimy po prostu z materiałem. Taka łąka, jedna, druga, trzecia dzisiaj w planach. Jedna jest po krowach, dwa pastwiska po owcach. Do poszukiwań dzisiaj Expedeus. Dwójka z małą cewką, dziewiątką. Szpadelek. No, torba na zrzuty, pinpointer, nożo, łopatka, plecak, w którym mam kurtkę i wodę, bo dzisiaj może trochę padać, także się przyda. I cóż, to było na tyle z takiego standardowego sprzętu, co się zawsze używa, wiecie. No a jak wy tu już jesteście, to pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, jak jeszcze jesteście tutaj pierwszy raz. I cóż, i lecimy, mam nadzieję, że jakieś sreberko wpadnie ciekawe dzisiaj lub coś innego. Tego jeszcze nie wiem, zobaczymy. Także zapraszam was już do oglądania. Pierwszy dołek, pierwszy guzik. Nic ciekawszego się nie spodziewałem. No ale dobry początek. Jakiś taki dziwny w ogóle. Chyba druga połowa już odpadła, jakiś taki złączony był. Mam jakiś sygnał. I to chyba w miarę ciekawy. Gdzieś tu coś jest. Tu chyba. To może być jakiś krążek, albo nie guzik. Cóż to jest? To jest miedziaczek, ale zajechany strasznie. No ale w każdym bądź razie monetka. Później jak uda coś się dojrzeć, to zobaczymy, co to jest ciekawego. W końcu jakiś krążek. Mam kolejny sygnał. Jeszcze go nie wyciągnąłem, ale widzę na nim czarną patynę. Czyli to. Mam nadzieję, że to jest sreberko. Jest chyba, tak. Co to jest? Muszę to trochę poczuć. Dobra, to jest... A, okej. Jest silwerek. Jest blueheadzik, George trzeci. Ja! Udało się. Małe sreberko. Petarda. Opłacało się, opłacało się. Druga monetka i... Mały silwerek, piękny. Ładny sygnał też. Dość głęboko. Tu widzicie, jak się ładnie odbił. Tak, no to dzień zrobiony już. Reszta to już tak sobie. Chodzić, aby wychodzić kolejne. Kolejny sygnał. Takie oto kółeczko. Zmieniłem pole. To jest pastwisko dla krów. Mam nadzieję, że tu ich nigdzie nie ma. O, taki sygnałek. Może coś ciekawego wyjdzie. A, one są tutaj wszystkie, także nie muszę się martwić. Zobaczcie, jakie widoczki. Takie wzgórze. Tam w oddali farma. O, pięknie. Piękne miejsce na poszukiwania i sreberka wpadają, także nic dodać, nic ująć. Takie drzewo. Sygnał jak dzwon. A to tylko taka klamereczka. Dalej to samo drzewo. Tylko odeszłem kawałek od klamereczki i jest moneta raczej. Gdzie to odbite? Siedzi coś. Jakaś babcia na wózku. Half penny po wielkości. Troszkę już wytarte, ale... To tuż, któż to jest? George, ale który to nie wiem. Później to będziemy na podsumowaniu sprawdzać.
No, monetka to. Miejsce po krowach to tutaj może być ciekawe całkiem. 1918 chyba. O ile dobrze widzę. O, czyli George V by to był. Sprawdzimy później jeszcze. Szkoda czasu, trzeba lecieć dalej. Fajny sygnał. Tutaj 380. Kopnę to i się włączę zaraz, zobaczymy co to ciekawego. Jest szansa na jakąś monetkę. Tak jak mówiłem, tak chyba będzie. Kupałem już ten sygnał, jest monetka, ale straszny zajazd, straszny toast. Nic nie będzie z niej. O, nieczytelne kompletnie. Ale dlaczego sądziłem, że jest monetka? Tu jest jakaś dróżka. Chwilę się pokręcę. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś fajne rzeczy tu wyjdą. Jest szansa. Dalej to samo miejsce. Zaraz obok centralnie. I co my tu mamy? To nie jest moneta, tylko jakiś pierdzielnik. No, patrzcie, dupeczka. Denar myśliwego. A nie, to nie jest denar. Tutaj taki gwint. Cholera wie, co to. No, a w każdym bądź razie coś takiego. Trzepię to miejsce dalej. Z nadzieją na jakieś monety. Mam nadzieję, że jakieś kolejne srebro się tu trafi. Tu zaraz dosłownie pod moimi nogami klamra od paska, ale z paskiem. To jest coś innego. Sama klamra, no jak klamra. Ale jeszcze pasek się ostał. Nic starego. Takie drzewko. Z tamtego miejsca już się zawinęłem, co byłem wcześniej, co te monetki tam wychodziły w miarę. Idę dalej. Bo tam już nic nie wyszło. Trzeba szukać jakiegoś nowego hotspota. A czas już też zaczyna gonić. Także trzeba coś wynaleźć ciekawego jeszcze. Jeżyny już sobie kwitną. A co to znaczy? Że jeszcze chwila i polecie. Tak się wydaje, ale mamy już sierpień. Zleci i znowu koniec. Dobrej pogody. Będzie chlupa, ale dobre to jest na poszukiwania. Trochę mokro. Ale nawet lepiej, jak jest tak duszno i parno. Dziś to mam w sumie taki fajny dzień. Angielski. Chmury. Nawet lekko przekropuję od czasu do czasu, także fajnie jest. Kurtka założona. Bo się rozpadał deszczek. Także mam kurteczkę i można lecieć dalej. Kolejny sygnał. Gdzieś tutaj pewnie siedzi. Bo mi piszczy. I dość ładny, a więc szansa na co to była? Nie mówcie. Szansa na kawałek aluminium. To był ładny sygnał. No ale cóż, takie rzeczy dają ładny sygnał. W ogóle zobaczcie sobie tą łączkę. No jest ciekawa. Na pewno nie jest przeszukana. Dużo rzeczy na niej wychodzi. Także tam, gdzie znalazłem tego George'a III, Bullheadzika Six Spence'ów z 1817. Nie wychodziło tyle, co tutaj, także to warto się pokręcić, może jeszcze chwilę. Trochę już chyba zabytek, ale swoje zadanie jeszcze spełnia chyba. Ładuje, co ma. Powoli chyba czas się zbierać, już nic ciekawego mi nie wychodzi. No już czas na mnie. Jeszcze się pozachwycam chwilę tym miejscem. I co, już opuszczam tą łąkę po krowach tutaj. I spróbuję jeszcze tam te dwa pastwiska po owcach. Szybko jeszcze coś przejść. Może coś wpadnie jeszcze. Także widzimy się tam jeszcze przy ostatnim dołku. Może przed ostatnim. Zobaczymy. Trzy ostatnie sygnały. Możecie zobaczyć. Dwie nakrętki. Kawałek jakiejś puszeczki starej. O to chodzi, żeby coś wykopać, a nie się nakopać. Szkoda. Bardzo mi się podoba to miejsce, te drzewa. Klimat tu jest, ale no niestety. Oprócz tych dwóch monet, co tu wychodziłem, to nic więcej. Przykucłem, już pora gasić sprzęt i uciekać stąd. Zrobiła się godzina 14 już praktycznie. 12 tysięcy kroków, 1700 kalorii ponad, także aktywny też na pewno sporo. O, 155 minut aktywny. I co tam, rozszyfrujemy to parę monetek. Jeszcze tam opowiem, co dokładnie mam. O, sporo tego w torbie.
ale to później już wszystko rozwalę i zobaczymy, co tam powpadało. Dużo było sygnałów, ale większość to lipa. No ale i tak jestem zadowolony, tam z 5 monetek i sreberko, takie z listy, powiedzmy, moich marzeń, bo nie miałem jeszcze żadnego George'a III serberka, także jakoś zawsze mnie omijały, nawet się cieszę bardziej, niż bym miał hamera. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, a interesują Was poszukiwania wykrywaczem w Anglii, no to zapraszam po prostu na kanał. Tak, na szybko małe podsumowanie tego, co udało się znaleźć, zacznijmy od śmieci. No, zwykłe śmieci z farmy. A to tam się powrzuca do wiaderka na złom. Kiedyś jak się trochę tego nazbiera, to oczywiście to ohandluje. Tutaj co mamy, jakiś denar myśliwego, guzik z takich lepszych rzeczy, jakieś kółeczko takie, koninka pewnie. Tutaj może to było zapięcie od książki albo coś takiego, chociaż no, nie wygląda. Tutaj fajny ołowiany kwiatuszek może to był, czy coś. Takie coś, trochę ołowiu, monetki. Tutaj niestety kompletny zajazd. Druga moneta tutaj ta. Musicie uwierzyć mi na słowo, że to jest George II halfpenny, bo było widać jeszcze lekko facjatę obróconą w lewą stronę, jakby patrzeć od mojej strony, tak? W lewą, czyli to był George II halfpenny. No niestety też kompletny wycieruch. Tutaj George V halfpenny. Więcej pewnie moją rękę widzicie niż tą monetę, ale no taka tam baba na wózku. No i tutaj jestem bardzo zadowolony z tego bullheadzika sixpence'ów George III. No piękna moneta, piękne srebro. Powiem Wam, że no bardziej mi to cieszy niż jakiś hammer albo coś. No bo taka moneta trochę moja z listy marzeń. Jeszcze Wam obrócę, bo takiej nie mam. Nigdy mi jeszcze takowa nie wpadła. Czasami, kurde, jest, wiecie, łatwiej znaleźć więcej hammerów, na przykład 2-3 hammerki niż taką monetę, a więc bardzo to cieszy. Moneta 1817 rok. Zaczyna padać deszcz oczywiście, jak się rozstawiłem. No, także no piękna monetka. Mam nadzieję, że ładnie Wam tu ją włożę. Taki Georgik. I to było na tyle. Pamiętajcie, łapka i widzimy się w kolejnym odcinku.